Powróć, Panie, jak długo jeszcze? Zlituj się nad sługami swoimi. Psalm 90, 13 werset. Gdy pójdę, przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli, mówi Jezus. W słowach, które znajdziesz w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, 3 wersecie. Przeżywamy ostatnie dni kończącego się roku kościelnego, które w szczególny sposób przypominają nam, że w tym świecie nasze dni są policzone. Ale ta prawda nie musi nas smucić. Swoją nadzieję przecież pokładamy w tym, który powiedział o sobie: to ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. W dzisiejszej Ewangelii przypomina też, że przyjdzie dzień, kiedy wróci, aby to życie, które ma przygotowane dla ciebie i dla mnie w niebie, nam powierzyć. A to znaczy, że zmieni jedynie miejsce naszego życia. Bóg jednak nie chce być tylko Bogiem, o którym będziemy myśleli w kategoriach przyszłości. Jest tym, który przedstawia nam się ważnym imieniem – Jestem. Kiedy zapowiadał przyjście swojego Syna, też chciał, abyśmy zawsze o Nim myśleli przez to właśnie imię – Emanuel. To znaczy – Jestem Bogiem z wami. Nie Bogiem przyszłości, Bogiem przeszłości, ale zawsze Bogiem twojej teraźniejszości. Jestem Bogiem, który chce doprowadzić ciebie do życia wiecznego, byś na nowo mógł zyskać to życie, które ludzie mieli ze mną na początku. Jestem Bogiem, który ma moc i mądrość wyprowadzać ciebie także dzisiaj z tego wszystkiego, co jest twoim smutkiem, zwątpieniem, jakimś zapętleniem, prześladowaniem, z tym wszystkim, co mi powierzysz. Jestem tym, który przeprowadzi ciebie także przez śmierć. Dlatego nie musisz się jej bać. Niezależnie od tego, jaka była nasza relacja do tej pory, jestem też tym, który z ciebie nie rezygnuje. Jestem tym, dla którego jesteś ważna, ważny. Nigdy nie wymazuję ciebie ze swojego serca. Nawet kiedy ty ode mnie się odwracasz. W każdej sytuacji twojego życia jestem gotowy ciebie przyjąć. Niezależnie, czy twoje przyjście będzie oznaczało słowo skargi, czy słowo jakiejś prośby. Niezależnie, czy będzie słowem dziękuję, czy kolejny raz uznasz, że w swoim życiu powinieneś powiedzieć mi przepraszam. Ja jestem i czekam na ciebie. Psalmista wypowiedział słowa modlitwy, które dzisiaj usłyszeliśmy. Modlitwy, którą może już nie jeden raz zawołałeś do Boga. Powróć, Panie, jak długo jeszcze, zlituj się nade mną. To prawda, co mówi wcześniej psalmista, że nasze życie jest wobec wieczności jak trawa. Szybko rośnie, ale też szybko usycha. Wiele po drodze się wydarza, wiele różnych doświadczeń może napotkasz jeszcze w swoim życiu w drodze do tego celu, który wyznaczył nam Jezus. I nawet jeśli doświadczysz w swoim życiu przekonania, że zostałaś zupełnie sama, sam, pamiętaj, On mówi: jestem w twoim życiu obecny. Chociaż może nie odczuwasz tej bliskości w taki sposób, jak tego oczekujesz teraz, to nie znaczy, że mnie nie ma. Przyjdzie czas, kiedy odczuwanie tej bliskości dla ciebie zmieni. Popatrz czasem na swoje życie z mojej perspektywy. Życie, które już teraz masz ode mnie, jest ważne. Ale to, co najlepsze, dopiero przed nami. To ja będę mówił do każdego z was osobna: wracajcie do mnie, synowie ludzcy. Kolejne osoby też odwoływałem z tego świata przed tobą. Dla ciebie też mam tę chwilę. Bo tęsknię za tobą, bo chcę żyć z tobą tak, jak na początku chciałem żyć ze swoimi dziećmi. Teraz jest czas, żebyś zdecydował, czy tego chcesz tak samo jak ja. Mój dom, chociaż jeszcze nie doświadczasz życia w nim tak, jakbym chciał, już jest twoim domem. Pamiętaj też, że żyjąc w tym świecie już teraz jesteśmy razem. Pamiętaj, że powołując ciebie do życia, nigdy nie zaplanowałem jego końca. Zmienię jedynie jego miejsce. Wtedy sprawię, że na zawsze przestaniesz doświadczać pokus, cierpienia. Przestaniesz przemijać,
Nie dotknie Ciebie już choroba, żadne cierpienie. Nie będziesz się już smucić i tęsknić. Tak możesz żyć w wieczności. Ale czy tego chcesz? Jestem tym, który przyszedł na świat, aby dać Ci to życie. Pojednałem Cię z sobą wtedy, kiedy oddałem swoje życie na krzyżu. Po to, by nie było już żadnej przeszkody, abyśmy byli ze sobą razem w wieczności. To ja, mimo że niczego nie potrzebuję, wciąż upominam się o Ciebie, bo jesteś dla mnie ważna, ważny. Kocham Ciebie. I dlatego chcę, żebyście nie tylko tu i teraz z mojego jestem korzystali, ale w pełni ich doświadczyli w moim domu, w wieczności. Dlatego przyjdę dla Ciebie. Amen.